Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na Obgadankach. Obgadankach, czyli filmie o książkach, które przeczytałam. I powiem Wam szczerze, że luty oraz marzec okazały się dla mnie miesiącami, w których czytałam bardzo dużo książek. Kiedy je dzisiaj sobie porozkładałam, żeby sprawdzić, o których chciałabym opowiedzieć, okazało się, że tych książek jest ponad 20. Wobec tego postanowiłam wybrać tylko kilka z nich na dzisiaj i są to same kryminały. I powiem Wam tak, przeczytałam sporo dobrych kryminałów w przeciągu tych 2 miesięcy, ale znalazł się też taki, który złamał moje serce. Miałam ogromne nadzieje związane z tą książką, ale okazało się, że wynudziłam się jak mops. Zaczniemy jednak od czegoś, co nigdy mnie nie zawiodło. Zapewne znacie serię kryminałów z Davidem Hunterem, autorstwa Simona Becketta. Ja nie mam jej fizycznie, przeczytałam ją na Legimi. Jest to seria o antropologu, który pomaga policji w identyfikacji zwłok. I w najnowszej książce z tej serii pod tytułem Zapach śmierci David Hunter zostaje poproszony o pomoc w określeniu, jak stare są zmumifikowane zwłoki znalezione na strychu starego szpitala przeznaczonego do rozbiórki. Kiedy tam jedzie, okazuje się, że zwłoki prawdopodobnie należą do jakiejś młodej dziewczyny, która na dodatek była w ciąży. Nie umie jednak stwierdzić, jak długo mogły leżeć na strychu, ponieważ jest tam, wiadomo, specyficzny mikroklimat, tak? Bardzo gorąco, dość wiecznie. Nie da się tego określić po jednym spojrzeniu na garść kości, która pozostała po tej osobie. Okazuje się jednak, że stary szpital kryje jeszcze inne niespodzianki, między innymi tajny zamurowany pokój, w którym znajdują jeszcze inne zwłoki. Sprawa się zagęszcza, dzieje się bardzo dużo. Ja bardzo lubię kryminały z Davidem Hunterem. Jeżeli nie jesteście obrzydliwi i jesteście w stanie czytać o sekcjach zwłok, o czerwiach, robakach, smrodach i zapachach rozkładającego się ciała, jak najbardziej Wam polecam. To są świetne kryminały z szybką, wartką akcją, przy których nie jesteśmy w stanie się wynudzić. Kolejny kryminał to był trochę zawód, ale to nie jest jeszcze ta książka, o której wspominałam na początku. Kryminał Joanny Jodełki pod tytułem Córka nieboszczyka. Jest to pierwsza część serii, na razie jest tylko ta pierwsza i jedyna, dla mnie prawdopodobnie już ostatnia, ponieważ nie spodobała mi się ta książka i już mówię dlaczego. Książka opowiada o Tycjanie, która jest konserwatorką zabytków i jej ojciec zginął w dość podejrzanych okolicznościach poprzez ukąszenie pszczoły. Ten mężczyzna miał uczulenie na pszczoły, no to spowodowało jego śmierć. Generalnie wszyscy są przekonani, że to był przypadek, jedynie starsza ciotka, która mieszkała w jednym domu z ojcem Tycjany, uważa, że mężczyzna został zamordowany. Wynajmuje nawet prywatnego detektywa i tak naprawdę na liście podejrzanych są absolutnie wszyscy. Co dziwne tutaj w tej książce, na pogrzebie mężczyzny pojawia się kobieta dość ekscentrycznie ubrana. Okazuje się, że jest to tajemnicza, nikomu nieznana, nieślubna córka tego mężczyzny, która po śmierci swojego ojca wprowadza się do jego mieszkania. I co jest bardzo dziwne, co mi się bardzo nie podobało. No słuchajcie, gdyby Wam się wprowadziła obca baba do mieszkania i zaczęła się rządzić, to przynajmniej byście z nią jakoś porozmawiali, ustalili, kim była ta dla ojca, czy się znali i tak dalej, i tak dalej. Tutaj nikt tak naprawdę się nią nie przejmuje, okej, niech sobie baba mieszka, bo jest trochę podobna do Tycjany. No, głupota straszna. Przeczytałam tylko dlatego, że akcja dzieje się w Poznaniu i to jeszcze w dzielnicy, w której mieszkałam bardzo długo, na Sołaczu, także rejony mi bardzo dobrze znane, dlatego też wytrwałam do końca, aczkolwiek przez te wszystkie głupoty nie polecam, bo to się nie klei. Kolejna książka to jest książka, którą prawdopodobnie gdzieś mam, ale szukałam jej i nie znalazłam. Przeczytałam ją na czytniku. Jest to książka, zdaje się, wydana ze 2 lata temu, może rok temu,
przez wydawnictwo Zysk i Spółka pod tytułem I sprawisz, że wrócę do prochu. Autor to Ambrose Parry. Jest to książka, która chyba też jest pierwszą częścią cyklu i ten cykl ma już kolejne części, ale nie wiem, czy one się w Polsce ukażą. Akcja tej powieści dzieje się w Edynburgu w 1948 roku i opowiada o studencie medycyny, który nazywa się Will Raven i który zostaje wybrany asystenta bardzo znanego, bardzo zamożnego mężczyzny medyka, który zajmuje się położnictwem i wprowadza się tam do niego do domu. Jego szef znany jest także z tego, że eksperymentuje z anestezją, czyli szuka specyfiku, który najlepiej łagodziłby ból, no przy porodzie, bo akurat jego to interesuje poród. Natomiast też przy innych operacjach chirurgicznych. Co tutaj istotne, jest to też kryminał. Kryminał bardzo mocno osadzony w czasach wiktoriańskich. Will miał przyjaciółkę. Jego przyjaciółka była prostytutką. To była bardzo biedna dziewczyna, tak jak większość z tych, które kończyły na ulicy. I została ta dziewczyna prawdopodobnie zamordowana. Ona zginęła w bardzo dziwnych okolicznościach, wcześniej pożyczywszy od Willa dużo pieniędzy na coś. On nie wiedział na co. Kiedy ją poszedł zobaczyć, okazało się, że dziewczyna nie żyje, a jej ciało jest tak dziwnie powykręcane. I Will zaczyna badać tę sprawę na własną rękę. On nie jest detektywem, on jest początkującym lekarzem, człowiekiem bez doświadczenia medycznego, w ogóle z małym doświadczeniem życiowym również, ale zauważa, że nie jest to jedyna taka sprawa, że w mieście znaleziono więcej zwłok w podobnym stanie i zaczyna go to niepokoić. Jednoczy swoje siły z pokojówką, bardzo inteligentną dziewczyną, która pracuje w domu tego samego lekarza i odkrywają coś bardzo niepokojącego. Powiem wam, że świetnie się to czyta, przede wszystkim przez to osadzenie w czasach wiktoriańskich. Fajna historia medycyny także jest tutaj wpleciona. No i sam wątek kryminalny także nie zawodzi. Prawdopodobnie postaram się zdobyć kolejne części tej serii, bo było to dla mnie ciekawe, wciągające i takie, wiecie, satysfakcjonujące. Następny kryminał, który mam przed sobą, jest to kryminał Monsa Kalentowta, o którym mówiłam w jednym filmie pod tytułem Otwieranki. Kryminał pod tytułem Patrz jak spada. Jest to książka o ojcu, który przeprowadza się na Majorkę, ponieważ na tej wyspie właśnie zaginęła jego 16-letnia córka, która po raz pierwszy pojechała z koleżankami sama na wakacje i już z tych wakacji nie wróciła. Ojciec nie wie, co się z nią stało, sam jest byłym policjantem i na Majorce podejmuje pracę prywatnego detektywa, ale nie zajmuje się tam sprawami, wiecie, morderstw czy kryminalnymi, raczej jakimiś wymuszeniami itd. A jednocześnie bez przerwy stara się odnaleźć swoją córkę, rozdaje ulotki, zagląda do różnych barów itd. I pracując nad inną sprawą, zupełnie przypadkowo natyka się, po 3 latach od zaginięcia tej dziewczynki, natyka się na pewien trop. Powiem wam, że jest to książka bardzo wciągająca, bardzo przejmująca, bardzo, bardzo smutna, pokazująca, jak pewne nieprzemyślane decyzje, brawurowe decyzje młodych ludzi, którzy chcą zaznać trochę, wiecie, dorosłości, mogą się zmienić w tragedię. Ta książka napisana jest także w taki sposób, taki wywołujący taki niepokój, lęk, są takie rwane frazy. Jest naprawdę bardzo, bardzo przejmująca i bardzo, bardzo smutna. Trudno się od niej oderwać, jeżeli już wejdziemy w rytm tego specyficznego stylu autora, to bardzo trudno się od niej oderwać i pozostaje po niej ogromny, ogromny smutek. Aby trochę, wiecie, tak się rozerwać, sięgnęłam następnie, jedną po drugą tą książkę przeczytałam, Popołudnice czeskiego pisarza Brzeziny. Tak chyba się to czyta. Ten kryminał dzieje się w środku miasta. Nie wiem, czy jest podane, co to jest za miasto. Nie jest to Praga w każdym razie. I na osiedlu mieszkaniowym, takim, wiecie, wielkim blokowisku, dochodzi do takiej wstrząsającej zbrodni. Ginie młoda dziewczyna, zostaje uduszona na środku osiedla w biały dzień.
Nikt nic nie widział, nikt nic nie wie. Po jakimś czasie ginie kolejna dziewczyna. Tym razem dużo, dużo młodsza. Media zaczynają nazywać przestępcę południcą. To się z jakiejś legendy tam wzięło, że w południe wychodzi i grasuje na młode dziewczyny. Tę sprawę prowadzi para bardzo młodych, bardzo niedoświadczonych, niedawno przyjętych do pracy policjantów. To jest mężczyzna i kobieta. Oni są bardzo ze sobą niedobrani. Ona jest taka w gorącej wodzie kąpana. On jest taki bardziej myślący, a lepiej komunikujący się z ludźmi. No ale wiadomo, wszyscy im patrzą na ręce. Przyszli młodzi, od razu dostali taką poważną sprawę. Wysłano ich tylko dlatego, że z początku myślano, że jest to nieszczęśliwy wypadek. Okazało się, że to morderstwo. Zostali przy tej sprawie, ale oczywiście z zastrzeżeniem, że jak nie będą sobie radzić, to ktoś inny ją przejmie. Oni podchodzą do tego bardzo ambicjonalnie, bardzo chcieliby znaleźć tego mordercę. No ale nie jest to takie proste, tak? Świetna, bardzo odprężająca lektura, mimo wszystko. Mimo tego, że jest to lektura o morderstwie, to wszystko tam tak gładko idzie, tam nie ma zbyt wielu wątków pobocznych. To jest książka skupiająca się przede wszystkim na tym jednym mordercy i na jego psychice, na jego sposobie działania oraz na śledztwie prowadzonym przez tych młodych policjantów. Bardzo, bardzo polecam. Na pewno wam się spodoba. Przede mną leży Erik Vogler. Erik Vogler, trzecia książka z cyklu kryminałów o detektywie Eriku Voglerze. Ten ma podtytuł I klątwa zamku Misty Abbey. Jest to książka o młodym chłopaku, kilkunastoletnim chłopaku, który jest takim pedantem. Wiecie, on tylko markowe ciuchy, przedziałek, tam żaden włosek nie może wystawać, brylanty na te sprawy, perfumy i tak dalej. I on wyjeżdża do Szkocji, do zamku, na pogrzeb swojego wuja, który zginął w nieszczęśliwym wypadku w tym zamku. I ten chłopiec jedzie tam sam, ponieważ jego rodzina została uziemiona w kurorcie narciarskim i będzie badał sprawę dziwnych wydarzeń, które dzieją się w tym zamku. Mech, nie podobało mi się. Nie podobało mi się, ponieważ wpleciono w tę zagadkę kryminalną duchy. A ja nie lubię, jak są duchy, bo wiadomo, jak autor nie wie, co ma zrobić, to wysyła duchy i duchy zrobią to wszystko, czego człowiek nie jest w stanie zrobić. Więc byłam rozczarowana. Poprzednie dwie części podobały mi się bardziej, aczkolwiek w pierwszej też były duchy, w drugiej duchów nie było. Nie wiem, czy sięgnę po czwartą część, która niedługo ma się ukazać, bo jeżeli znowu mają być duchy, to mi się nie chce. Wilcza Nora, moi drodzy. Kolejny kryminał dla dzieci, ale ten jest przecudowny. Przecudowny, przewspaniały, tak śmieszny, że śmiałam się na głos. Zresztą do tej pory w domu używamy różnych wyrażeń, różnych rzeczy, które wyczytałam w tej książce i mówimy językiem z tej książki. Wilcza Nora Anny Starobiniec. Jest to kryminał opowiadający o zabójstwie zajączka, którego szczątki, kawałek ogonka, krew zostały znalezione w lesie. I prowadzi to śledztwo Borsuk z Kotoborsukiem. Kotoborsuk to jest jego młodszy asystent, który prawdopodobnie przejmie po nim komisariat policji zwierzęcej. Przecudowna, ciepła, wspaniała książka. Bardzo czekam na kolejną część, która ma się, zdaje się, ukazać, ma się w kwietniu, więc na pewno będę ją miała. Rozwiązanie zagadki wcale nie jest takie proste, muszę wam powiedzieć. Także polecam wam i waszym dzieciom. I w ten sposób dochodzimy do książki, która była dla mnie tak wielkim rozczarowaniem, że aż mnie serce boli, kiedy mam o niej mówić. Jest to piąta, zdaje się, część cyklu kryminalnego z Jacksonem Brodym, autorstwa Kate Atkinson. Książka ma tytuł Bezkresne niebo. I moi drodzy, tak jak ja kocham wszystkie książki Kate Atkinson, i te z Jacksonem Brodym, i te spoza serii, to nie. Ta książka mnie tak wynudziła, że po prostu zmuszałam się, żeby ją czytać.
zanim w ogóle dochodzi do jakiejkolwiek zbrodni tutaj. Przez 300 ponad stron poznajemy czterech facetów, ich żony, ich były żony, ich dzieci, nie wiem, nieślubne, ich grę w golfa w klubie. Po prostu to jest tak nudne, że nic się tam nie lepi, że myślałam, że nie wytrzymam. Gdyby to nie była Kate Atkinson, ja bym tej książki w ogóle nie dokończyła, bo nie widziałam najmniejszego sensu. I powiem wam, że nawet zakończenie tej książki, rozwiązanie tej zagadki kryminalnej, która gdzieś tam się w końcu pojawiła, również było takie mało satysfakcjonujące. Nie było to coś, co by wynagrodziło mi te cierpienia i te nudy z początku książki. Absolutnie nie. Także jestem bardzo zrozpaczona, że to tak słabo wyszło. Naprawdę. I wobec tego, na tym kończymy nasze opowieści o kryminałach. Zapraszam was na kolejne obgadanki, w których opowiem o pozostałych książkach, które niedawno przeczytałam. A są tam naprawdę świetne, takie, które oceniłam na 5 gwiazdek, ale jest też kilka słabszych, które będę chciała wam odradzić. Dziękuję wam bardzo za uwagę i do zobaczenia już wkrótce. Pa, 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 pa.